Na dzień dzisiejszy podstawowym źródłem energii są paliwa kopalne, które dają solidne zanieczyszczenia. Cały świat poszukuje energii czystej. Energia czysta może być na przykład energia słoneczna, to może być na przykład energia wiatru. Kiedyś otrzymałem takie pytanie, co zrobić, żeby lotnisko w Afryce mogło pracować całą dobę. I analizując różne możliwe rozwiązania, okazywało się, że jedynym, który spełniał ze względu na ilość, ekologię, sposób użytkowania, był właśnie kinetyczny magazyn energii. Proszę sobie wyobrazić bąka. Takiego bąka dziecinnego, w którym się dzieci bawią. Wykonuje się ileś tam ruchów, bąk się rozpędza i przez dłuższy okres czasu bąk się kręci. I tę ideę wykorzystaliśmy w naszym rozwiązaniu. Współpracujemy z dwoma uczelniami, z Politechniką Śląską i z Politechniką Częstochowską. Prace praktyczne są realizowane w firmie MEGATECH. Politechnika Śląska zajmuje się, jak gdyby powiedzieć, jakimi wytycznymi samego silnika, elementu wirującego, magazynującego energię. Konstrukcja magazynu energii to najprostszy silnik bezszczotkowy prądu stałego. Obliczenia obwodów elektrycznych, magnetycznych, wytrzymałości mechanicznej to są podstawowe zagadnienia, którymi się tutaj zajmujemy w ramach projektowania tego silnika, generatora, który tak naprawdę pełni rolę magazynu energii. Przyszłość samochodów elektrycznych zależy tylko i wyłącznie od magazynów energii. Dlatego, że nie ma w wielu miejscach takich ilości energii, żebyśmy w sposób krótki mogli w pełni ładować samochody elektryczne. Żeby to zrealizować, musimy tę energię pobierać z magazynów energii, którą zmagazynujemy przez dłuższy okres czasu. Ale również tego typu magazyny mogą służyć do na przykład rozpędzania pociągów ze stacji kolejowych. Magazyny energii pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na moc. Uczyni to kolej jeszcze bardziej konkurencyjną, zmniejszając koszty działalności przewoźników. Po drugie, magazyny energii pozwolą na gromadzenie energii z odnawialnych źródeł, czyniąc kolej jeszcze bardziej niskoemisyjnym środkiem transportu. PKP Energetyka posiada już dzisiaj inteligentny, zintegrowany system zarządzania siecią dystrybucyjną i dlatego też inwestuje w innowacyjne rozwiązania, takie jak kinetyczny magazyn energii i jednocześnie w polską myśl techniczną. Jest to magazyn, który przez chwilę zmagazynuje nam pewną energię i znacznie skróci czas ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych. Tym samym nie będziemy musieli czekać kilku godzin na załadowanie akumulatora, tylko skrócimy to do, powiedzmy, 20 minut. Naszym celem było stworzenie systemu akwizycji danych i sterowania nadrzędnego kinetycznym magazynem energii. Ten system otwiera całkiem nowe możliwości w zakresie sterowania magazynowaniem energii. Dodatkową funkcją systemu jest obsługiwanie sytuacji awaryjnych, takich jak na przykład awaryjne wyłączenie. Obsługa sytuacji awaryjnych jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji magazynu i bezpieczeństwa jego otoczenia. Dzięki temu możemy korzystać z energii bezpieczniej i bardziej efektywnie, co ma duże znaczenie z punktu widzenia ekologii. Kinetyczny magazyn energii jest w pełni podlegający recyklingowi. Nie posiada elementów, które się zużywają, czyli ma bardzo długi okres użytkowania. No i oczywiście nie wprowadza żadnych zanieczyszczeń w trakcie, kiedy magazynuje tą energię. Kinetyczny magazyn energii został stworzony całkowicie przy współpracy polskich naukowców i polskich uczelni. Jest to w 100% polska technologia. Kinetyczny magazyn energii to nasza przyszłość.